występują. Na przekór przeznaczeniu. Jechałeś już autobusem? Dawno temu. Do Girardot. Tutaj. Dwie osoby. Proszę wsiadać. Do Girardot. Pomóż mi obsłużyć tych ludzi. Karen, co z rosołem? Zanieś to na czternastkę. Cześć, Josefita. Jak dobrze cię widzieć. Co u ciebie? Przedstawiam ci Claudio. Miło mi. Szukam Gertrudis. Nie ma jej w domu. Jest tutaj? Tutaj jej nie ma. Gdzie jest? W szpitalu. Dziś wypisują Felicito. Świetnie. Napijecie się czegoś? Chętnie. Pewnie jesteście zmęczeni podróżą. Już przynoszę. Gorąco ci? Nie. Proszę chwilę poczekać. Cześć. Co u was? Cześć, Ituma. Co u ciebie? Widzę, że polubiłeś moje biurko. Witam. Zrobiłeś, o co cię prosiłem? Tu masz wszystko. Dziękuję. Odwdzięczę się. Wystarczy, żeby nikt się nie dowiedział. Spokojnie, to pozostanie między nami. Nie chcę mieć kłopotów. Długa ta lista. Po co ci ta informacja? Też jestem ciekaw. Powiedz. Przejdźmy do mojego biura. Ty, Lizusie, nie pisnąłem słowa. Jasne. Zamknij drzwi. Kawy? Przyniesiesz dwie kawy? Po co billing telefoniczny Miguela Janeke z ostatnich dwóch miesięcy? Prowadzę prywatne śledztwo w jego sprawie. Daruj sobie te gadki. Zapewne nie słyszałeś ostatnich nowin. Felicito dowiedział się, że jego syn Miguel prześladuje Mabel. Dlatego dostał zawału? Oczywiście. Tyle, że ten szczeniak wmówił ojcu, że to ona zatruła mu życie, wciąż do niego wydzwania i mu grozi. Skąd o tym wiesz? Ten billing rozmów jest tego dowodem. Spójrz, kto do kogo dzwoni i komu grozi. To jest ten twój dowód? Mam coś więcej. Wypisałem wszystkie daty, w których Miguela nie było w pracy. W każdym z tych dni dzwonił do niego ktoś z zastrzeżonego numeru. Czy to nie dziwne? To mogła dzwonić jego narzeczona. Jestem przekonany, że dzwonił do niego Guillermo José w sprawie pajączka.
Ty znowu swoje. Ta sprawa została zamknięta. Nie dla mnie. Widziałeś zwłoki Guillermo José? Nie, ale jestem pewny, że pewnego dnia wypłyną z rzeki. Nie zgadzam się. Jestem przekonany, że żyje i wciąż żąda pieniędzy od Miguela. Dlatego ten wyłudził pieniądze od matki na rzekome studia. Jednocześnie zaplanował napad rabunkowy ze swoją narzeczoną. Masz dowody? Nie, ale je zdobędę. Przestań bujać w obłokach. Mam gdzieś, z kim sypia Mabel. To nie ma nic wspólnego z pajączkiem. Dziwi mnie, że zajmujesz się plotkami. A już chciałem przywrócić cię do służby. Naprawdę? Zapewniam cię, że zbiorę dowody, które pozwolą na ponowne zbadanie sprawy. Tylko nie rób żadnych głupstw. Bądź spokojny, możesz na mnie liczyć. Wynoś się. Wezmę swoją kawę. Do zobaczenia. Miałam cię zostawić w szpitalu? Nigdy w życiu. Sama o ciebie zadbam. Trochę mi głupio. Nie pozwalam ci iść do pracy. Nie mogę leżeć cały dzień w łóżku. Kocham swoją pracę. Chcę się czuć przydatny. Przyzwyczaisz się do nieróbstwa. Tiburcio nie będzie zły, że zająłem jego pokój? Skądże? Poza tym wyjechał do Sipaquirá. Razem z Albeiro otwiera tam interes. Na pewno odniesie sukces. Chłopak ma głowę na karku. Muszę ci coś powiedzieć. Tęsknię za swoim synem. Dlaczego mu tego nie powiesz? Czasami trzeba schylić karku. Skąd ma wiedzieć, co do niego czujesz? Nie mogę uwierzyć. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Zwariowałaś, a ja? Przepraszam, dobrze, że z nią przyjechałeś. Na jak długo przyjechałaś? Na 2 dni. Tylko tyle? Jestem kobietą pracującą. Przyjmiesz nas? Jasne. Niestety Felicito zajął pokój Tiburcio, więc musisz zamieszkać w hotelu. Nie ma sprawy. Zaprowadzę go do hotelu, który jest tuż za rogiem. Jest bardzo ładny. Możemy iść choćby teraz. Odśwież się po podróży, ja muszę poplotkować z siostrą. Bawcie się dobrze. Chodźmy. Dlaczego mnie nie uprzedziłaś? Ugotowałabym coś pysznego. Jesteś pewna, że spała z Miguelem? Przecież to jeszcze dzieciak. Nie przypominaj mi. Mam ochotę nasłać na nią policję. Z tego powodu twój mąż miał zawał? Ta kobieta omal go nie zabiła. Wróciliście do siebie? Nie, ale nie mogłam go zostawić samego w tym stanie. Powiedz lepiej, co u ciebie. Czuję, że coś ukrywasz. Pojechałam do Santa Marta i odwiedziłam Narciso.
Narciso, myślałam, że jesteś... Z Claudio? Nie. Nie zauważyłaś, jaki był rozczarowany, że musi zamieszkać w hotelu? Mów co chcesz, ale pan mecenas czuje do ciebie miętę. Co? Wiem, co mówię. Bzdura. Znam się na tym. Chodź ze mną. Mogę panu doradzać w sprawie umów. Weszły nowe przepisy, które są skomplikowane. Oferuję swoją pomoc za darmo. Dziękuję. Może w przyszłości skorzystam. Zawsze uważałem, że trzeba mieć trzech przyjaciół. Lekarza, księgowego i prawnika. Przyniosłam coś na ząbek przed kolacją. Tobie nie wolno, lekarz zakazał. Dla ciebie mam to. Ananas? Niech będzie. Miło, że żona o mnie dba. Zazdroszczę panu. Mężczyzna bez żony jest bezradny. O której wróci Miguel? Dobranoc. Masz wspaniałą rodzinę. Mówię poważnie. Nie kłamiesz? Po co miałbym to robić? Chciałbym mieć taką rodzinę. Moja była beznadziejna. Na szczęście Ismael się mną zaopiekował. Oboje mu dużo zawdzięczamy. Mam pytanie. Nadal go kochasz? Dla mnie on wciąż żyje. To samo powiedziała Lucila. Powiedziała, że walka ze wspomnieniami o zmarłych jest skazana na klęskę. Nie rozumiem. Nie wystarcza mi nasza przyjaźń. Ale nimi jesteśmy. Oczekuję czegoś więcej. Cały czas próbowałem się do ciebie zbliżyć. Otworzyć swoje serce i wyznać, co do ciebie czuję. Awaria samochodu nie była przypadkiem. Chwileczkę. Zrobiłeś to specjalnie? Tak. Wszystko, co dla ciebie zrobiłem, nie było bezinteresowne. Chcę, żebyś była szczęśliwa i dzieliła to szczęście ze mną. Nie wiem, co powiedzieć. Jesteś młodą i piękną kobietą. Pragnę dzielić z tobą życie. Być u twego boku. Nie wiem. Gdziekolwiek jest Ismael, na pewno jest szczęśliwy.
Mieliśmy do siebie pełne zaufanie. Widzi, że jestem ci oddany i że cię kocham. Nic nie mów. Zaskoczyłeś mnie, nie wiem, co powiedzieć. Najlepiej nic. Wierzę w przeznaczenie. Życie samo wskaże nam drogę. Będę walczyć o ciebie, bo chcę z tobą być. Moje serce należy do ciebie. Zrozumiałaś? Nie jestem głupia. Może nie głupia, ale roztrzepana. Co to jest franszyza redukcyjna? Dlaczego pytasz o najtrudniejsze? Skup się. To wartość kwotowa lub procentowo-kwotowa, o jaką będzie pomniejszone odszkodowanie. Nieźle. Masz satysfakcję? Wielką. Nie chodzi mi o żarty ze mnie, lecz o sprzedaż ubezpieczeń. Tak. Wiesz, kto mnie tym zaraził? Twój ojciec? Nie, twój. Razem z twoim dziadkiem zbudowali wspaniałą firmę, ale ty tego nie doceniasz. Ty znowu swoje. Mój ojciec zawsze podkreślał, że twój dziadek i ojciec traktowali go jak członka rodziny. Zawsze doceniał wasze oddanie i lojalność. Don Ismael traktował mnie jak syna i wiele mnie nauczył. Lepiej się dogadywał z tobą niż ze mną. To smutne. Jest ci z tego powodu przykro? Skądże? Jestem nie tylko głupia, ale mało uczuciowa. Straszne. Od dziecka uważałam, że wszystko mi się należy. To było dla mnie oczywiste. Pensando que siempre iba a tener todo, siempre, siempre, incluyéndolo a él. Pues sí, todo por sentado. Eso sí es cierto. To prawda. A mí me gustaría tanto hacer algo. Chciałabym zrobić coś, z czego ojciec byłby dumny. De verdad? Sí. Naprawdę? Tak. Yo tengo una idea. Mam pomysł. ¿Cuál? Jaki? Chodź, sprzedaż swoją pierwszą polisę ubezpieczeniową. Zrobię to. Chodźmy. Oddasz mi swojego klienta? Jeśli sprzedasz mu polisę, Don Ismael będzie świętować w niebie. A jeśli nie, to niepotrzebnie tracę czas na udzielanie ci lekcji. A może się do tego nie nadaje? Więcej wiary. Jesteś córką Don Ismaela i wnuczką swojego dziadka. Masz to we krwi. Uda ci się. Świetnie się z tobą bawię. W przeciwieństwie do mnie. Przykro mi, jeśli czujesz się wykorzystywany. Nie mówmy o tym. Mamy sprzedać polisę. Co zaoferujesz tej firmie? Mamy trzy podstawowe oferty. Pakiet premium jest skierowany do pracowników. To polisa na wypadek śmierci lub ciężkiej choroby oraz ubezpieczająca dobra osobiste, takie jak samochód czy nieruchomość. Jesteśmy tu, żeby pomóc Państwu wybrać najbardziej korzystny wariant ubezpieczenia. Zanim przejdę do konkretów, może mają Państwo jakieś pytania? Ja mam. Czy mają Państwo ofertę w razie nieszczęśliwego wypadku w miejscu pracy? En el caso de los seguros que amparan accidentes dentro de la empresa. Radośnie powiedziałaś, że nie wiesz? Powiedziałam prawdę.
Mogłaś jakoś wywinąć, zagadać go albo powiedzieć, że sprawdzisz. Byle tylko nie mówić, że nie wiesz, jak mogłaś. Powiedzenie prawdy zadziałało. Jak to? Sprzedałam mu pakiet premium. Premium? Wyobraź sobie, że tak. Gratuluję, ale nie w tym problem. Wiesz, co jest najlepsze? Nie powiedziałam, kim jestem i że mam udziały w firmie. Zachowałam się jak zwykły akwizytor naszej firmy. Już dobrze. Uczcimy to? Jak akwizytor z akwizytorem. Fajnie. Pokaż, co potrafisz. Twoja kolej. Tym razem wygrałeś. Magdalena chyba się nudzi. Nie podoba jej się tu? Może jest na mnie zła. Zawsze była kapryśna. Idź z nią pogadać. Co ci jest? Nic. Jak to? Przecież płaczesz. Gdy patrzę na ciebie i twojego ojca, myślę, że wiele mnie ominęło w życiu. Tęsknię za tatą. Czuję się jak sierota, boję się. Niepotrzebnie. Wszystko będzie dobrze. Nieprawda. Już nigdy nie będę miała okazji powiedzieć mu, jak bardzo go kocham i przeprosić, że nie byłam córką, na jaką zasługiwał. Mam pomysł. Oto Don Ismael. Porozmawiaj z nim. To głupie. Zaufaj mi. To tylko zdjęcie. Jesteś wykształcona, podróżowałaś po świecie. Na pewno słyszałaś, że tubylcy nie pozwalają robić sobie zdjęć. Uważają, że w ten sposób kradnie się im duszę, a to znaczy, że w tym zdjęciu jest dusza twojego ojca. Porozmawiaj z nim śmiało. Tato? To niepoważne. Matko Święta, daj mi cierpliwość. Tato. Wybacz, że byłam taka rozkapryszona. Nierozsądna, właśnie. Wywyższałam się, też. Byłam niewdzięcznicą, dosyć. Tato. Obiecuję, że dojrzeję. Stanę się mądrą kobietą, jak moja mama. Gdziekolwiek jesteś, będziesz ze mnie dumny. Bardzo dobrze. To idiotyczne, ale skoro jesteś zadowolony... Zaczekaj. Tatusiu, chcę ci jeszcze powiedzieć, żebyś nie cierpiał z powodu Ignacio. Nie wiem, dlaczego to zrobił. Co to było? Nie wiem. Pewnie przeciąg. Poczekaj. Zapytaj go. O Ignacio, tak. Tato, jesteś zły na Ignacio? Widzisz, że w zdjęciach jest dusza? Tata chce nam coś powiedzieć? Na pewno, ale co? Nie wierzę w duchy.
Czyżby próbowałaś nawiązać z nim kontakt w więzieniu? Nic z tego nie wyszło. Zdesperowany człowiek chwyta się każdej nadziei. To zdjęcie się przesunęło, to był jakiś znak. Jaki? Nie wiem. Gdyby chciał mi coś powiedzieć, pojawiłby się w moich snach. Myślę, że o nas zapomniał. Może to i lepiej. Wkrótce wrócę. Dziękuję za telefon. Cieszę się, że Magdalena sprzedała polisę. Co się stało? Foncito zobaczył ducha? Twierdzi, że poprzez zdjęcie Ismael chciał coś powiedzieć. Co o tym myślisz? Nie wiem. Byłabym szczęśliwa, gdyby dał mi jakiś znak. Ale śmierć zabiera wszystko. Znam kogoś, kto może ci pomóc. Musisz je dobrze zamieszać i ułożyć po cztery w kształcie krzyża. Zastanów się, o co chcesz go zapytać. Po cztery. Jak to się nazywa? Runy. Gotowe. Co widzisz? Niewiele. Wyczuwam olbrzymią miłość i harmonię. Musieliście się bardzo kochać. Tak. Co u niego? Pero él cómo está, está bien. A ver. Sí. Él tuvo una buena vida y los Był dobrym człowiekiem, a tacy jak on w pokoju rozstają się z życiem. Raro? Widzisz coś dziwnego? Nie. Widzę miłość, wierność, czułość. Gdziekolwiek jest, czuwa nad tobą. To dobrze. Później porozmawiamy. O co chodzi? Oddaję się w ręce sprawiedliwości. Jestem pajączkiem. Co zobaczyłaś? Mów. Jestem gotowa na wszystko. Nie chodzi o ciebie. Więc... Nieważne. Chodzi o mnie? Koniec sesji, nic nie widziałam. Ej, Josefita, powiedz. Zobaczyłam coś dziwnego. Musisz być czujna. Pajączek znów się pojawi. Przykro mi. Cześć, Ituma. Nie przyjdę dziś do pracy, bo mam grypę, leje mi się z nosa. Nie chcę nikogo zarazić. Życzę ci dużo zdrowia. Dziękuję bardzo.
José. Guillermo José. Dígame, ¿qué es lo que quiere? Czego chcesz? Guillermo José. Guillermo José. Halo? Halo, mi es capitán. Kapitanie, mam coś, co cię zainteresuje. Es que mire que yo creo que tengo algo que le puede interesar. Es capitán, es que yo le dije a usted. Mówiłem, że Miguel spotyka się z Guillermo José. Ten facet żyje. Pero un momento. Para empezar, ni siquiera po pierwsze, sabemos, nie wiemy, czy tu był si i czy żyje. Nie mamy aquí, na to dowodów. Si hasta no tener las pruebas dactilares no podemos estar seguros. Y para terminar. A po drugie? Para terminar qué? Co po drugie? Powiedziałeś po pierwsze. Pues para terminar, po drugie miałeś mi coś pokazać. No es que dijo que me iba a mostrar algo. Ah, sí, sí. Mire, spójrz, mire, to dowód, że Miguel tu był. Zrobiłem mu zdjęcia. Cały czas są w kontakcie. Łączą ich jakieś ciemne sprawki. Proszę. Są już wyniki. Diga algo, mis capitán. Powiedz coś. W całym domu były odciski Guillermo José Barreto. Wiedziałem, że żyje. Pytanie, co tam robił Miguel? Trzeba go aresztować i przesłuchać. Jestem przekonany, że jego i Guillermo José łączą jakieś ciemne interesy. Uspokój się. Jestem spokojny. Tylko nie mów, że sprawa została zamknięta. Jeśli masz rację, mamy do czynienia z bardzo sprytnym przeciwnikiem. Jak go pokonać? Inteligencją. Masz na myśli wywiad wojskowy? Nie. Nasze głowy. Chce pan pozbyć Mabel praw rodzicielskich? Źle mnie pan zrozumiał. Skrzywdziła mnie i moją rodzinę, ale nigdy nie odebrałbym jej córki. Chcę tylko, żebyśmy wspólnie decydowali o wychowaniu naszej córeczki. Zgłosimy to do komisji do spraw rodzinnych, która ustali wasze prawa rodzicielskie. To nie jest skomplikowana sprawa. Co muszę zrobić? Musi pan przedstawić swoje żądania i zadeklarować wysokość alimentów. Martwisz się? Dlaczego Josefita tak powiedziała? Może się pomyliła. Ciotka już nie żyje, już nam nie zagraża. Niepotrzebnie zawracam ci głowę. Jutro wyjeżdżasz. Uczcimy to. Prawnik wyznał ci miłość? Niepotrzebnie ci mówiłam. O co ci chodzi? Facet jest przystojny, wykształcony, elegancki. Nie wiem.
Yo creo que... que el amor no es para mí. Nie wiem, czy jestem gotowa na miłość. No i eso. Ja verdad soy una. Chciałabym, żebyś była szczęśliwa u boku mężczyzny, który cię kocha i wspiera. Que la quiera. Que la apoye en todo lo que usted quiera. Ole, ole. Entonces, ¿por qué no se integran? Może się do nas przyłączycie, venga. Chyba że nie chcecie. Es que no quieren hablar con nosotros, ¿qué? Ay, no. Nie pleć bzdur. ¿Qué hablaban, o qué? O czym rozmawiałyście? Jestem kafe. Matko Święta, co to było? Aquí en la casa? To u nas? Nie wiem. Ay, pero es todo duro. Dziwne. Ay, amiga. Bardzo dziwne. Patrzcie. Ktoś rozbił szybę. Ktoś chciał go ukraść. Zostawiłeś tam pieniądze? Żartujesz, nigdy tego nie robię. Co to? Wiadomość od pajączka. Minęło dużo czasu. Stęskniłem się za tobą. Udało ci się postawić interes na nogi, więc wracamy do negocjacji. Będę z tobą w kontakcie. Pajączek. Pajączek? Matko Święta, znowu on. Zobaczymy, jak zareaguje na zastawioną przez nas pułapkę. A zastawiliśmy? U mnie spokój, odbiór. Co tu się dzieje? Przepuśćcie mnie, to mój dom. Dlaczego jest otoczony? To chyba był atak. Musimy wszcząć śledztwo? Na kogo? Nie wiemy. Słyszysz mnie? Znowu ty? Martwię się o twojego ojca. Kto go zaatakował? Pajączek znów go szantażuje. To niemożliwe. Dlaczego? Przecież go znaleźliście. Coś mi tu nie gra. Czuję, że sprawa nie jest zakończona. Y eso algo grave que está pasando, es algo grave que está pasando y que no termina. A ver, a ver, a ver, espera tantico, Przecież tłumaczyłem. Piliśmy kawę i rozmawialiśmy. Nagle usłyszeliśmy hałas. Wyszliśmy i zobaczyliśmy rozbitą szybę w autobusie, a w nim list z groźbą. Nie zauważyliście nic podejrzanego? Nic. Cześć, mamo. Nie uwierzysz. Już wiem. Nic nie rozumiem. Co tu jest do zrozumienia? Ktoś zrobił sobie żart, żeby obrzydzić mi życie, ale nic z tego. Myślisz, że to żart? Powiedziałeś, że pajączek nie istnieje. Sądzę, że ktoś się pod niego podszywa. Podłość ludzka nie zna granic. Nie poddałem się wtedy i teraz się nie poddam. Powiedz, czy to coś poważnego?
Pues de momento. Na razie szukamy śladów. Odcisków palców i świadków. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Trudno mi teraz coś powiedzieć. Musicie zachować ostrożność. Słyszeliśmy, że Guillermo José żyje. Właśnie. Zostaw. Wątpię, czy zasnę. Lekarz powiedział, że masz wypoczywać. Zaparzę ci ziółka na uspokojenie. To nie pomoże. Jestem przepełniony złością. Nie kieruj się złością ani chęcią zemsty. Mam złe przeczucie. Sam mówiłeś, że to głupi żart. Chciałbym w to wierzyć. Ale mam złe przeczucie jak Josefita. Poradzimy sobie. Już raz przez to przeszliśmy. Pewnie masz rację. Martwię się o twoje zdrowie. Niepotrzebnie. Jestem twardy jak skała. Najważniejsze, żeby nic złego nie spotkało mojej rodziny. Zawsze możesz na mnie liczyć. Jestem twoją żoną. Nadal jesteśmy rodziną? Sądzę, że tak. Mimo przeciwności losu, wciąż jesteśmy razem. Właśnie. To cud. Zgadza się. Czy nie czas, by sobie wybaczyć? Wersja polska TVN. Tekst Michał Marrodan, czytał Paweł Straszewski.